Cięcia w unijnym budżecie z polityki spójności, cięcia w rolnictwie dla Polski. Wiele tych cięć mamy i wszystko zależne no właśnie od czego. O tym porozmawiam z moim gościem, profesorem Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry panie profesorze. Witam serdecznie panie redaktorze. To może zaczniemy od kwestii o której się już dość długo, o której się już długo dyskutuje, czyli ten budżet unijny, budżet ma być dużo mniejszy. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz ocenił, że obecna Komisja Europejska nie ma legitymacji do przeprowadzenia tak dużych zmian w unijnym budżecie, jakie proponuje. A jakie jest pana zdaniem? No ja też uważam, że nie ma. Zdecydowanie i ja myślę, że nie tylko polska dyplomacja, ale też właśnie dyplomacje wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej będą tutaj właśnie stworzą znakomitą koalicję i ona w tej chwili powinna być bardzo donośna już w tej chwili, żeby eskalować właśnie tą, ja bym powiedział, nieuprawnione podejście Komisji. Tym, tym gorzej, że te kierunki działań Komisji są związane z centralizacją tego procesu. A mianowicie do tej pory te środki, które były przekazywane do poszczególnych krajów, one były zarządzane czy też dysponowane, rozdzielane właśnie lokalnie. Dzisiaj komisja, i myślę, że to nie jest tylko głos czy też stanowisko, Pojedynczych osób w komisji no, żąda, czy chce podejmować decyzję niejako bezpośrednio z Brukseli. Proszę Państwa, ja o tym mówiłem już od, od dawna na, w różnych mediach. To jest konsekwencja stwo, stwarzanego już od 1992 roku, czyli wraz z, trakt, z traktatem z Maastricht, tak zwanego superpaństwa, czyli całkowite odejście od idei Roberta Schumana tworzenia wspólnoty narodów Europy. Zresztą dodam, że właśnie słowo, czy ta nazwa. Unia Europejska dopiero pojawia się w traktacie z Maastricht. Wcześniej mówiliśmy, Cały czas o najpierw wspólnota węgla i stali, później europejska wspólnota gospodarcza, a więc cały czas właśnie był ten wymiar wspólnotowy. No i w latach 70. czy 80. bardziej dochodzi do głosu ideologia. Artielo Spinelli, czyli y, ideologia komunistyczna, ucznia Karola Marxa, i widzimy tego konsekwencje. I proszę Państwa, przez ostatnie dwie dekady mm. właściwie y, różne osoby, liderzy y, w Brukseli, no, nie byli tak śmiali jak dzisiaj. Dzisiaj już widzimy, że to jest y, już oddziaływanie nie tylko jakieś takie propagandowe. Ideologiczne, ale to jest oddziaływanie poprzez właśnie manipulowanie, ja bym to nazwał manipulowanie instrumentami finansowymi. To za chwilę do tych wartości wrócimy, bo jeszcze chciałbym skupić się na samych liczbach, bo to jest o 20 miliardów euro mniej. Wspomniał pan o tym, że się buduje pewnego rodzaju koalicja krajów Europy Wschodniej, ale i to jest taka pokaźna, pokaźna koalicja, ale czy ona będzie skuteczna i to jest pytanie. Ja myślę, że mimo wszystko, że będzie skuteczna, ponieważ ta koalicja, myślę, że dzięki dy polskiej dyplomacji w istotnej części zaczęła się budować już od, od kilku miesięcy bardzo intensywnie. Tutaj na początku obserwowaliśmy taką silny związek i wsparcie Polski przez Węgry w związku właśnie z tymi sprawami dotyczącymi. W, no, tak zwanej praworządności. W dalszej kolejności widzimy, że również te związki ze Słowacją, Chorwacją, Rumunią, Litwą, zresztą w Rumunii, z tego co pamiętam, na jesieni ma odbyć się wspaniała, wspaniała konferencja dotycząca właśnie wspólnoty narodów Trójmorza. I sądzę, że ona może być skuteczna, ale ale nie, nie wolno czekać z głosem właśnie tej koalicji. Dzisiaj trzeba, ja bym powiedział, nawet w dokumencie takim wspólnym, no właściwie w przeciągu może nawet kilku dni, takie stanowisko przedstawić. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze przecież niedawno, kilka tygodni wcześniej, jak dyskutowaliśmy nową perspektywę budżetu, no to był powszechny pokój i spokój, nawet była wielka radość, właśnie że ta perspektywa nie będzie gorsza, mimo wyjścia, prawda, Wielkiej Brytanii. Mało tego były zapowiedzi, że te kryteria właśnie wtedy mają być zmienione. Mianowicie miały wejść kryteria dotyczące tej poziomu stopy bezrobocia, innowacyjności. <laughs> I była no, taka dość pełna emocji dyskusja, po czym komisarz Oettinger zapewnił, że tutaj te fundusze strukturalne nie będą zagrożone. A dzisiaj widzimy, niedawno to się działo, dzisiaj widzimy, z jaką się, powiedział, no, pewną agresją kapitałową, bo tak, tak trzeba to nazwać. Pojawiają się te propozycje. Mało tego, podkreślam jeszcze raz, tutaj się powtórzę, Żąda się podejmowania decyzji w Brukseli o dysponowaniu tymi środkami. Mało tego, myślę, że warto, panie redaktorze, tutaj w tle przypomnieć. Że mówi się w tej chwili o stworzeniu tak zwanego funduszu ratunkowego dla strefy euro. No i śmiem twierdzić, że właśnie te pieniądze, o które chce się zredukować, właśnie wpływy nie tylko dla Polski, Węgier, Czech, ale też innych krajów, to są te pieniądze, które mają pewnie być przeznaczone na ratowanie strefy euro. No padł Czyli... blady strach ostatnio, jeżeli chodzi o Włochy. Czyli tak naprawdę, panie redaktorze, tak naprawdę ratowanie strefy euro to jest, można powiedzieć, ratowanie, czy też powiedziałbym wzmacnianie y, siły gospodarczej Niemiec. Wszyscy wiemy o tym, że y, y, waluta euro. Odzwierciedla kondycję gospodarki niemieckiej, gdyż wszystkie inne, że tak powiem, funkcjonują, można by powiedzieć, w takim stanie, że to, to euro. Czy też taki, taka sytuacja powoduje, że, przepraszam za to sformułowanie, niejako Niemcy wysysają ten kapitał właśnie z innych e, obszarów ekonomicznych? I takie właśnie 20 miliardów euro z polityki spójności, 5,7 miliardów cięcia z rolnictwa, to miałby pójść na taki właśnie tego rodzaju fundusz ratunkowy? I powiedzmy sobie wprost, fundusz ratunkowy dla Niemiec w takim razie. E, tak. E, nie, ja podejrzewam, że tu jest jakaś właśnie e, manipulacja i jest. Próba, zresztą różni komentatorzy twierdzą, że to jest dość prawdopodobne, że te środki mają pójść na ten fundusz ratunkowy. Nie mam pewności. Na pewno jest to bezprawne, ponieważ fundusz czy budżet Unii Europejskiej ma z zasady się równoważyć. To znaczy w ogóle nie może mieć funkcji innej niż dystrybucję środków właśnie na te cele, które są od dawna. Znane ze środków, które wpływają właśnie z poszczególnych krajów i ten budżet ma się równoważyć. Zarówno w tym budżecie nie można zaciągać pożyczek na finansowanie ponad to, co wpływa, a zatem logicznie również należy stwierdzić, że nie wolno finansować innych celów i gdyby, znaczy w dodatku, że proszę Państwa, budżet Unii Europejskiej to nie jest budżet strefy euro, a zatem tutaj jeśli są gdzieś zakulisowe zamiary takiego działania, to by wskazało, wskazywało już w tej chwili, przepraszam, ale trzeba to użyć, wskazywałoby na wojnę, gdzie agresorem właśnie jest kapitał i ci mocodawcy, którzy, że tak powiem, próbują tą, tę operację przeprowadzić. To w takim razie, jakie będą efekty. Takiej właśnie operacji, jeżeli by się okazało, że rzeczywiście dostaniemy 20 miliardów euro mniej z polityki spójności. Dostalibyśmy 5 czy 7 miliardów cięć euro z, e, dla rolnictwa. Jak by to wpłynęło na, na Polskę, na rozwój i na nasze rolnictwo? No to, to jest, proszę Państwa, istotna, istotna zmiana. Ja chciałem podkreślić tutaj, powtórzyć za panem premierem Morawieckim, że generalnie wypływy z Polskiej gospodarki które są związane z tym obcym kapitałem to jest około rocznie około 100 miliardów a wpływy które uzyskujemy właśnie z budżetu unii to jest chyba około 30 czy, czy około 50 miliardów czyli dla gospodarki Redukcja w tym momencie o te kwoty, o których mówimy, to jest istotne. W dodatku, że, proszę Państwa, szczególnie to jest istotne, ta redukcja dla polskiego rolnictwa. Mianowicie polskie rolnictwo trzeba pamiętać, mimo jakby wspaniałej jakości produktów, znakomitego udziału polskich produktów na rynku europejskim, jest to cały czas rolnictwo o, o niskich marżach. Właśnie dlatego, że ten proces jakby transformacji w polskim rolnictwie był skoncentrowany na tym właśnie jakości, na technologii i jakby nie było możliwości, żeby uzyskiwać czy doprowadzić do takiego modelu, w którym mamy wysokie marże. Co przeciwnie jest właśnie na rynkach zachodnich i te marże są du dużo wyższe, a zatem w tej sytuacji, w dodatku że plan się obciąć inwestycje na rolnictwo, mówię o pojedynczych inwestycjach z jednostkowych od 150 tysięcy euro do 100 tysięcy euro, to jest proszę Państwa tak naprawdę 30% w stosunku do tego, co było poprzednio. A zatem... W tej w odnosząc do, do marży uzyskiwanej w rolnictwie, to może grozić, no, prowadzić do łańcucha bankructw, upadków wielu wielu przedsiębiorstw. Ale w takim razie, bo budżet unijny bardzo często jest spięty z różnymi algorytmami. Dostajemy tyle i tyle pieniędzy, dlatego że nie, że komuś się tak po prostu podoba, tylko jest to w jakimś sensie uzasadnione. Jak jest uzasadniane w takim razie to, żeby nasze kraje, naszego regionu dostawały takie mocne cięcia? Nie ma żadnego uzasadnienia. Proszę Państwa, my to jeszcze pewnie będziemy to rozwijać, a powtórzę, jest to konsekwencja tworzenia superpaństwa. Dzisiaj jest jeden z ostatnich dzwonków, żeby w tej chwili podjąć systemowe działania w Europie, do że tak powiem, kapitalnego remontu tego właśnie całego ciała, którym się nazywa Unia Europejska. I tą, ten remont, właśnie tu jak pan Pan redaktor wymienił, przecież nie może gospodarka, cała gospodarka europejska, prawda? To jest potężne ciało i nie można, że tak powiem, takich zabiegów, zmian zasad dokonywać z dnia na dzień. Tutaj niewątpliwie ja mogę powiedzieć tak, że to jest po prostu próba, taki fortel, ta obniżka. To jest inny sposób oddziaływania w kontekście tej tak zwanej praworządności. I to y, oczywiście, y, żeby to zrobić sprytnie, te y, obniżki odnoszą się również nie tylko do Polski czy Węgier, ale i do pozostałych krajów. Y, to jest y, oczywiście też y, robione pod hasłem y, y, tak zwanego wysokiego bezrobocia, nie wiem, w Hiszpanii czy we Włoszech, y, czy też jest właśnie y, próba, y, Komunikowania, że jest to tworzenie nowej polityki regionalnej. To znaczy, to jest prawdą rzeczywiście, że w Hiszpanii, czy na przykład Hiszpania nie jest jednorodna. Są regiony w Hiszpanii, gdzie właśnie ta bezrobocie jest bardzo wysokie, a w innych jest, jest małe. Ale proszę Państwa, jest to jedno wielkie nieporozumienie i pomyłka. Jakżeż urzędnicy, bo tak trzeba powiedzieć właśnie z Brukseli, będą w stanie... Lepiej zarządzać środkami, alokując je na takie czy inne regiony, załóżmy w Hiszpanii, biorąc pod uwagę właśnie te kryteria bezrobocia. Mamy do czynienia no, z takim swego rodzaju już w tej chwili jawnie manifestującym się komitetem centralnym. No właśnie, dlatego teraz pytam o to, czym są dzisiaj wartości unijne w takim razie, które są bardzo często odmieniane przez wszystkie przypadki w różnych dyskusjach, w szczególności w sporze pomiędzy Polską, polskim rządem a Komisją Europejską. Dzisiaj są także wymieniane właśnie kwestie, że jesteśmy równymi narodami, jesteśmy równorzędnymi partnerami, a tymczasem no to guzik prawda? Tak, panie redaktorze. To w tej chwili się ujawnia ta no, prawdziwe oblicze tego właśnie, czego nie chciał Robert Schuman. Robert Schuman, proszę państwa. Właśnie on stworzył podwaliny pod projekt europejski, i teraz zastanawiam się, ile z tego zostało dzisiaj. Panie redaktorze, więcej niż podwaliny. Przecież te dwa projekty wspólnota węgla i stali, europejska wspólnota gospodarcza, to były już niezwykle. Mocno funkcjonujące fundamenty, ale też można powiedzieć pewne filary. Za chwilę miał się pojawiać dach na gruncie właśnie tej wspólnoty. I Robert Schuman, ja podkreślam, nigdy nie mówił o tworzeniu Unii Europejskiej. Robert Schuman nigdy nie znał nawet takiego pojęcia. On znał pojęcie wspólnota narodów Europy. Robert Schuman przestrzegał. Zachęcam wszystkich Państwa do przeczytania między innymi na, na stronie im.schuman.com. Robert Schumann podkreślał nie w pierwszej kolejności ekonomia, instytucje, nie właśnie dominacja na przykład wspólnej waluty, tylko podkreślał czy, taką kwestię relacji, budowanie relacji między narodami i tam mówił y, o jedności, solidarności i pokoju. Jedność, którą niejako no, zrealizował, czy można powiedzieć, dał podwaliny wspólnie z Adenauerem i też Alcide de Gasperi po wojnie, ale dalej była przestrzeń na budowanie solidarności, czyli solidarność już konkretna sprawa w wymianie, w wymiarze dzielenia się właśnie dobrami i ona niejako była realizowana do lat prawda 70 zresztą pamiętamy w 73 roku Wielka Brytania wchodzi do europejskiej wspólnoty gospodarczej nie do unii Wielka Brytania nie chciała wchodzić nigdy do unii tylko do europejskiej wspólnoty gospodarczej no i teraz wychodzi jako pierwsza bo później właśnie w latach 80 kiedy dochodzi do Głosu właśnie komunistyczne poglądy tego yy, Artielo Spinelli, prawda? Obserwujemy odchodzenie od Solidarności. I na przykład no, Nord Stream 2, proszę Państwa. Yy, teraz yy, kon, y, ostatnio głosowanie, proszę Państwa, nad właśnie tymi pracownikami delegowanymi. To jest nieprawdopodobne, jeśli prowadzący głosowanie, prawda, widzi informacje, no, nawet ja, gdybym nawet założył, że nasi, po posłowie z PO się pomylili, prawda? To przecież jaki to jest problem powtórzyć głosowanie? Przecież to jest sprawa dobrej woli, więc to są przykłady, które pokazują, że tej dobrej woli nie ma tego dzielenia się solidarnego. Tutaj no, kolejna sprawa, którą dyskutujemy, właśnie ta sprawa podziału budżetu i też, można powiedzieć, zmiany tych zasad gry. Czyli to oczywiście dzisiaj, miejmy, proszę Państwa, świadomość, kilkakrotnie bogatsze kraje w Europie Zachodniej, niejako kilka dekad wcześniej obiecywa jakby solidarny rozwój Europy, równoważenie rozwoju gospodarczego. Zresztą z perspektywy zasad ekonomii, doprowadzenie do pewnej równowagi w rozwoju różnych obszarów byłby korzystny, bo wtedy dopiero byłyby podstawy do wprowadzenia wspólnej waluty. Właśnie było błędem wprowadzanie wspólnej waluty wcześniej. I tutaj właśnie te przykłady, które wymieniam, wszystkie pokolejone one Właśnie o absolutnie zerwaniu z tą właśnie ideą Roberta Schumana solidarności. Ale Robert Schuman budował tak, jedność, solidarność i pokój. I proszę Państwa, kiedy nie ma solidarności, to w tym zdaniu logicznym to jest taka implikacja. Dalej mówimy pokój, ale jak nie ma solidarności, to z tej implikacji yy, nie, nie ma możliwości realizacji pokoju, czyli co? Powstaje wojna. I dzisiaj, proszę państwa, obserwujemy naprawdę wielkie zagrożenie no, ja to nazywam na razie wojną, agresją kapitałową, ale to, co. Ale to jest, ale to jest najgorsze, to jest wojna domowa. My, my dyskutujemy, my przecież jesteśmy w Unii Europejskiej. Tak. My, my nie jesteśmy Polska kontra Unia Europejska, tylko Polska jest w Unii Europejskiej, więc to jest wojna domowa, jakby nie patrzeć. Tak, panie redaktorze, i właśnie to, to chciałem wyartykułować. To jest wojna domowa, i ta wojna domowa jest niejako inicjowana przez tych, którzy niby w tym domu ci liderzy, Którzy w komisjach, prawda, którzy powinni zarządzać, dbać o ten pokój, a tego nie robią. W ogóle paradoksalną sytuacją jest, proszę Państwa, że właśnie my, Polacy, my chcemy dbać o wspólnotę narodów Europy. Chcemy i właśnie jest również takie stanowisko i Instytutu Myśli Szumana i, i Statystyki Polaków, ale właśnie widzimy, Paradoksalnie właśnie, że z tamtej strony, której byśmy się spodziewali, niestety jest, są uruchamiane mechanizmy wojenne. Profesor Zbigniew Krysiak, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Myśli Szumana. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.